Orędzie 109, 8 września 1976 roku, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Powinniście być mali. Moje dzieci, wpatrujcie się w waszą matkę, małe dziecko. Ponieważ byłam mała, podobałam się Najwyższemu. Wolność od wszelkiej zmazy grzechowej, którą na mocy szczególnej łaski cieszyłam się od pierwszej chwili mojego poczęcia, dała mi prawdziwą miarę mojej małości. Mała, gdyż pomimo wyboru na matkę Słowa, byłam stworzeniem Bożym. Jestem mała, ponieważ wszystko otrzymałam od Boga. Mała, Ponieważ cień Bożej Potęgi okrył mnie swoją wielkością? Moje bogactwo jest bogactwem małych i ubogich. Pokora, ufność, oddanie się, nadzieja. Kościół zaprasza Was dziś do kontemplowania Waszej Matki Niebieskiej w chwili jej narodzenia. Moi najmilsi synowie, przypatrujcie się Waszej mamie, Małemu dziecku, a nauczycie się być małymi. Macie być mali, ponieważ jesteście moimi dziećmi. Powinniście żyć moim życiem. Powinniście być mali, aby stać się uległymi narzędziami urzeczywistniającymi mój plan i aby przyciągnąć ku sobie upodobanie mego Syna Jezusa. Synowie moi umiłowani. Jak bardzo Jezus was kocha. Kocha was właśnie dlatego, że chcecie być mali, ubodzy, prości i pokorni. Powinniście być mali, aby stawić czoła szatanowi, któremu udaje się zwodzić wielu pychą i zarozumiałością. Czyż nie rozumiecie, że nigdy mu się nie uda was zwieść ani oszukać, jeśli pozostaniecie pokorni? Powinniście stawać się coraz mniejsi, gdyż wasza mama pragnie was całych dla siebie, chce was karmić, ubierać i nosić w swoich ramionach. Powinniście być mali, bo wtedy zawsze będziecie mówić tak woli ojca. Mówcie ze mną wasze tak, a wówczas będzie się w was ciągle powtarzać tak, w mojej doskonałej uległości wobec woli Boga. Powinniście być mali, aby stać się pokorną piętą, którą szatan będzie próbował ukąsić, a którą ja zmiażdżę mu głowę. Macie stawać się coraz mniejsi, jeśli chcecie przygotować największy tryumf mojego niepokalanego serca.